Z dziejów apostolskich Barnaba przygarnął Szawła i zaprowadził do apostołów i opowiedział im, jak w drodze Szawę ujrzał Pana, który przemówił do Niego i z jaką siłą przekonania przemawiał w Damaszku w imię Jezusa. Dzięki temu przebywał z nimi w Jerozolimie. Przemawiał też i rozprawiał z hellenistami, którzy usiłowali Go zgładzić. Bracia jednak dowiedzieli się o tym, odprowadzili go do Cezarei i wysłali do Tarsu. A Kościół cieszył się pokojem w całej Judei, Galilei i Samarii, rozwijał się i żył bogobojnie, i napełniał się pociechą Ducha Świętego. Ci, których rozproszyło prześladowanie, jakie wybuchło z powodu Szczepana, dotarli aż do Fenicji, na Cypr i do Antiochii głosząc słowo samym tylko żydom niektórzy z nich pochodzili z Cypru i z Cyreny oni to po przybyciu do Antiochii przemawiali też do greków i opowiadali dobrą nowinę o Panu Jezusie a ręka pańska była z nimi bo wielka liczba uwierzyła i nawróciła się do Pana wieść o tym doszła do uszu kościoła w Jerozolimie wysłano do Antiochii Barnabę gdy on przybył i zobaczył działanie łaski Bożej, ucieszył się i zachęcał wszystkich, aby całym sercem wytrwali przy Panu. Był bowiem człowiekiem dobrym i pełnym Ducha Świętego i wiary. Pozyskano wtedy wielką liczbę dla Pana. Udał się też Barnaba do Tarsu, aby odszukać Szawła. A kiedy go znalazł, przyprowadził do Antiochi, i przez cały rok pracowali razem w kościele, nauczając wielką rzeszę ludzi. W Antiochi też po raz pierwszy nazwano uczniów chrześcijanami.